Dziś porozmawiamy o tym, jakich ludzi najlepiej unikać, oczywiście, jeżeli dbacie o swoją psychikę. I ja wiem, że wiele razy mówiłem o toksycznych osobach, ale dzisiaj chciałbym, żebyście potraktowali ten film jako takie podsumowanie. Wybrałem dla Was. Typy różnych osób, z którymi bardzo często się spotykamy. I właśnie chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, jakie toksyczne osoby występują w naszym otoczeniu najczęściej, abyśmy wiedzieli, że to właśnie na taki typ osób powinniśmy uważać najbardziej. I oczywiście może się okazać, że któryś z tych wymienionych typów jest bardzo bliski osobie, która jest dla ciebie ważna. I w takiej sytuacji chciałbym Cię zachęcić do tego, żebyś naprawdę przemyślała to, czy ta osoba rzeczywiście jest dla ciebie tak ważna, tak wielką rolę odgrywa w Twoim życiu, a może trochę jest tak, że budujesz tą relację z tą osobą, czy podtrzymujesz tą relację z tą osobą, wyłącznie ze względu na pewne przyzwyczajenia albo wyłącznie ze względu na to. Że boisz się, w jaki sposób ta osoba zareaguje w momencie, kiedy postarasz się trochę ograniczyć kontakty z tą osobą. No bo bardzo często mamy dużą trudność w dokonaniu jakiejkolwiek zmiany w swoim życiu, jeżeli dalej tkwimy w tym samym środowisku. I prawda jest taka, że pewne osoby nie pozwalają nam wzrastać, że ciągle sprowadzają nas na ziemię, ciągle sprowadzają nas do tego samego. Poziomu, ponieważ te osoby mają pewien plan na nas i nie widzą naszej zmiany. Dlatego tak trudno jest nam się zmienić w momencie, kiedy otaczamy się takimi osobami, które tak naprawdę tym zmianom nie, nie sprzyjają. I naprawdę wielu z nas podtrzymuje te relacje z takimi osobami, z którymi no, można by było raczej ograniczyć te relacje. Podtrzymujemy te relacje tylko dlatego, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że uważamy, że nie wypada nam zerwać takiej relacji i że boimy się tego, jaka będzie reakcja tej drugiej osoby. Natomiast nie myślimy o sobie, nie myślimy o własnej psychice, o swojej higienie psychicznej i o tym, że takie relacje sprawiają, że po prostu my nie możemy wzrastać, nie możemy się zmieniać, nie możemy się rozwijać. A więc nie możemy iść w kierunku, w którym naprawdę chcemy, i ostatecznie, tak najprościej mówiąc, sprowadza się do tego, że żyjemy pod dyktando osób, które tak naprawdę nie za bardzo dobrze nam życzą. I nie możemy przez takie osoby żyć po swojemu. I właśnie dlatego przygotowałem ten dzisiejszy materiał, żeby pokazać wam, na jakie osoby, a dokładniej też na jakie cechy, zwrócić szczególną uwagę. Które te cechy mogą być niebezpieczne, jeżeli właśnie otaczacie się osobami z takimi cechami i żebyście zaczęli to wyłapywać w tym swoim najbliższym otoczeniu. Bo w swojej pracy bardzo często spotykam się z osobami, które chcą dokonać jakiejś zmiany w swoim życiu. I jak zaczynamy analizować tą ich sytuację i od czego taka zmiana mogłaby się zacząć, to właśnie bardzo często dochodzimy do takiego jednego kluczowego wniosku. I zanim te osoby zmienią coś w swoim życiu, w swoim zachowaniu, w swoim myśleniu, muszą tak naprawdę uporządkować swoją przestrzeń i to w takim sensie, że muszą uporządkować swoje relacje. Bo w przypadku takich osób bardzo wiele tych negatywnych przekonań, myśli, negatywnych emocji, które wiążą się z tym, że te osoby nie są zadowolone do końca ze swojego życia, wiąże się z tym, że te osoby utrzymują bliskie relacje właśnie z takimi osobami, które w negatywny sposób na nie wpływają. I ta zmiana bardzo często zaczyna się od tego, żeby zrobić porządek w tych swoich relacjach, i to jest bardzo trudne. Bo ten porządek relacyjny to jest coś, co z jednej strony wiemy, że powinniśmy zrobić, aby stworzyć taką lepszą przestrzeń do rozwoju, natomiast trudno jest tam to zrobić, ponieważ mamy tutaj tą presję zewnętrzną, presję otoczenia, że po prostu od ludzi nie, nie można w taki sposób się odsuwać. Nie myślimy tutaj w tym przypadku o sobie. Nie myślimy o tym, że to jest dla nas ważne, dla naszej psychiki. I może to brutalnie zabrzmi, ale chciałbym Ci to uzmysłowić, bo pamiętaj, że Ty nie będziesz mogła wzrastać w momencie, kiedy otaczasz się chwastami. Bo te chwasty zawsze zabiorą Ci te najważniejsze, kluczowe promienie słońca, zabiorą Ci tą energię do wzrostu i to te chwasty wokół będą się cieszyły życiem, natomiast. Ty nigdy nie rozkwitniesz. I właśnie w taki sposób podejdź do tego materiału, posłuchaj o tych typach, o tych cechach osób, których warto unikać, i zastanów się, jakie z osób z Twojego bliskiego otoczenia mogłabyś wpisać w jakąś kategorię, którą tutaj przedstawię, lub jakie cechy, które zaprezentuję, mogłabyś u tych osób wyłapać. I zacznijmy od typu pierwszego, czyli od podcinaczy skrzydeł, czyli od naszych mistrzów krytyki. Ja o podcinaczach skrzydeł, o osobach, które nas stale krytykują, bardzo często mówię i nie jest to przypadkowe, ponieważ w swojej pracy obserwuję, że ci podcinacze skrzydeł, osoby, które stale nas krytykują z różnych stron i na różnych obszarach, to jest coś, z czym my ogólnie spotykamy się najczęściej. Bo takim podcinaczem skrzydeł, takim mistrzem krytyki może być zarówno nasz rodzic, może być nasze rodze rodzeństwo, mogą być nasi przyjaciele, znajomi, ale może być też nasz partner. I problem jest w tym, że my się godzimy na życie właśnie z takim podcinaczem skrzydeł. Który jest blisko nas. I takie osoby mają bardzo negatywny wpływ na ciebie, na twoje życie, bo one ogólnie mają negatywny taki sposób patrzenia na świat i na życie. Takie osoby stale cię krytykują i nawet możesz nie zasłużyć sobie na tą krytykę. Możesz tutaj mieć jakąś chwilę sukcesu, coś dla ciebie ważnego, chcesz się z tymi osobami podzielić czymś dla ciebie ważnym, ważnymi emocjami, takimi pozytywnymi. Natomiast te osoby są mistrzami w tym, żeby znaleźć tą dziurę w całym i żeby pokazać ci, że to, co ty w danym momencie o sobie myślisz o tym sukcesie, to jest coś tak naprawdę nic nieznaczącego. Bo takie osoby potrafią Cię skrytykować nawet w chwilach dużego sukcesu, i myślę, że jeżeli masz wokół siebie takiego podcinacza skrzydeł, takiego mistrza krytyki, to doskonale wiesz o czym mówię, bo po prostu to, jeżeli odczujesz to na własnej skórze, to doskonale wiesz, jak to na Ciebie działa że z taką osobą nie możesz się podzielić pozytywną emocją, bo ta osoba i tak odbierze ci tą całą radość z tej pozytywnej sytuacji, bo ta osoba po prostu krytykuje cię na każdym kroku. I bez względu na to, czy ty zasługujesz na tą krytykę, czy w danym momencie ta krytyka to jest coś, co dla ciebie może być taką wskazówką, co robić lepiej, to ta osoba zupełnie na to się nie nastawia. Ta osoba krytykuje cię nawykowo, bo taki jest jej sposób patrzenia na świat. I ona krytykuje praktycznie wszystkich. I możliwe, że życie w takim ciągłym napięciu, w takim nawyku krytykowania, to jest coś całkowicie normalnego dla tej osoby. Natomiast zastanów się, czy dla ciebie odbiór takiej negatywnej krytyki to jest coś normalnego i czy naprawdę chcesz się na to godzić. I są takie osoby, które są odporne na krytykę, takie osoby, po których mówimy, że spływa wszystko jak po kaczce. Problem jednak w tym. Że takich osób jest naprawdę mało, bo dla większości z nas krytyka osób nam bliskich to jest coś, co dogłębnie nas boli. Jednak można powiedzieć, że najbardziej bolesna krytyka to krytyka ta niezasłużona, która ma na celu tylko i wyłącznie zaatakowanie ciebie, twoich marzeń i pokazanie ci, że. Ty tutaj w jakiś sposób sobie nie radzisz, że i tak, mimo tego, że się czymś cieszysz, to nie masz powodu do tej satysfakcji. Taka krytyka to jest wyłącznie atak w Ciebie, w Twoje plany, w Twoje marzenia i w to, kim Ty tak naprawdę jesteś. Bo ta osoba, która Cię krytykuje, cały czas stara Ci się pokazać, że jest od Ciebie lepsza. Ważniejsza, że lepiej patrzy na świat w bardziej taki zdroworozsądkowy sposób. Natomiast Ty nadal jesteś osobą, która dużo mogłaby się od tej osoby krytykującej nauczyć i dlatego ona zawsze tą krytyką stawia siebie wyżej od Ciebie. Kolejnym typem osób, których lepiej unikać, są ludzie, którzy potrafią tylko brać. Tacy można powiedzieć, manipulanci. Są to te wszystkie osoby, które realizują swoje własne marzenia. Twoim kosztem, czyli są to te osoby, które wiecznie potrzebują od ciebie pomocy i nigdy nawet cię nie zapytają, czy ty masz czas im pomóc i czy ty masz chęć im pomóc w danym momencie. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy ty do tych osób przychodzisz po pomoc? One nigdy nie mają dla ciebie czasu. One nigdy nie mają dla ciebie czasu, żeby ci pomóc w momencie, kiedy ty tego potrzebujesz, bo one zawsze też siebie stawiają wyżej. Ich marzenia są ważniejsze, ich plany są ważniejsze, ich wszystkie potrzeby są ogólnie dużo bardziej ważne niż wszystko, co dotyczy ciebie. I to właśnie dlatego, że czują się od ciebie lepsze i ważniejsze, dają sobie prawo, żeby cały Twój czas wykorzystywać na swoją korzyść. A nie dają ci nic w zamian, bo tacy manipulatorzy grają w życiu w taką grę, w której zwycięzcą może być tylko jedna osoba, czyli oni sami. Oni grają tylko dla siebie. Po prostu chcą wszystko zagarnąć dookoła, żeby to im się żyło lepiej, bez względu na to, jakimi osobami z otoczenia mają się w danej sytuacji posłużyć. I takie osoby bardzo często się obrażają, wpędzają nas w poczucie winy. I obrażają się te osoby nawet w sytuacji, kiedy my mamy jakiś dobry powód, żeby w danym momencie im nie pomagać. Oni potrafią obrazić się w każdym momencie, bez względu na to, co my zrobimy, czy mamy coś ważniejszego w tym momencie na głowie. Natomiast oni nigdy nam nie pomagają i jakoś nie mają z tego powodu wyrzutów sumienia. Najlepiej podsumowuje ludzi, którzy potrafią tylko brać, takie powiedzenie, że jeżeli nie wiesz, jakie są Twoje marzenia. Jeżeli nie realizujesz tych własnych marzeń, to zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie twoim kosztem realizował swoje marzenia. Czyli twój czas, twoją energię, często też twoje pieniądze, zamieni w swoje marzenia, a ty przez to, że nie znałaś swoich marzeń, że ich nie realizowałaś, no to będziesz żyła pod czyjeś dyktando. Kolejną grupą osób, których lepiej unikać są cierpiętnicy. Czyli są to ludzie, którzy stale robią z siebie ofiary. Jest więc to kolejna grupa, o której mówimy, która wpędza nas w poczucie winy. Takie osoby mają ogromną przyjemność z tego, że ciągle wchodzą w rolę ofiary. I ta rola ofiary jest dla nich bardzo wygodna, ponieważ nie biorą w ten sposób odpowiedzialności za swoje życie, za swoje decyzje i zawsze mogą zrzucić winę na swoje błędy, za swoje decyzje, na sytuację zewnętrzną. I na innych ludzi. I możesz być pewna, że jeżeli trzymasz blisko taką osobę, takiego cierpiętnika, osobę, która stale wchodzi w rolę ofiary, to prędzej czy później dojdzie do takiej sytuacji, że ta osoba za wszystkie swoje winy, za wszystkie swoje potknięcia obwini w końcu ciebie. I to jest bardzo przykre, kiedy my całe serce dajemy komuś, kiedy poświęcamy się dla tej osoby, kiedy staramy się po prostu zrobić tak, żeby tej osobie było lepiej, bo widzimy, no, jaką ona tu rolę odgrywa, czyli tę rolę ofiary, że to jest po prostu osoba, której nam żal, które, przykro nam, że ta tej osobie tak się nie wiedzie, więc my staramy się jakoś jej pomóc. Natomiast ona prędzej czy później wchodzi w taką sytuację i sprawia, że my czujemy się odpowiedzialni za te jej potknięcia. I ona wręcz nam mówi bezpośrednio, że to wszystko jest Twoja wina, że mi się w życiu nie układa, tylko przez Ciebie. I to jest naprawdę potężny cios wymierzony prosto w nas, w nasze serce, za tą naszą dobroć, którą dajemy tej osobie. Bo takie osoby właśnie manipulują naszymi emocjami. Wchodząc w tą rolę ofiary, ciągle zrzucają z siebie tą winę, nie chcą brać odpowiedzialności za swoje życie, natomiast chcą wpędzić nas w poczucie winy. I żebyśmy to my im za te winy wynagradzali, żebyśmy cały czas starali się dla nich, a oni będą spokojnie odgrywać tą rolę tej biednej osoby, tej ofiary poszkodowanej przez sytuację zewnętrzną, przez życie. I dzięki temu im po prostu będzie życie wyglądało w sposób bardziej wygodny i będą robić to, co będą tak naprawdę chcieć. Problem jednak w tym, że bez względu na to, jak ty mocno będziesz się starała wynagrodzić krzywdę tej osobie, to no ta osoba nigdy i tak nie będzie do końca zadowolona. I tu warto się zastanowić, czy ty naprawdę chcesz brać odpowiedzialność za czyjeś życie, czy chcesz ostatecznie zostać obwiniona za to. Że to i tak była Twoja wina, że to i tak, te wszystkie moje potknięcia, to jest Twoja sprawka. Czy chcesz żyć właśnie w takim przekonaniu, że bez względu na to, jak się postarasz, to ta osoba i tak nie weźmie na siebie winy, odpowiedzialności za swoje potknięcia, tylko powie, że to Twoja wina? To jest pytanie do Ciebie. Kolejny typ osób, których lepiej unikać, to są osoby wiecznie lamentujące, czyli tacy nałogowi pesymiści. Zastanawiam się, czy wiesz, Jaki rodzaj pesymisty, to jest już ten najgorszy, absolutnie najgorszy rodzaj pesymisty. Tacy najgorsi pesymiści widzą cały świat w takich najciemniejszych barwach, przewidują najgorsze z możliwych scenariuszy, a dodatkowo uważają, że na nic w życiu nie mamy wpływu. Mamy więc tutaj połączenie takich dwóch bardzo niebezpiecznych cech, czyli skupianiu. Na tym, co jest najgorsze, najgorszych scenariuszach, najgorszych możliwych opcjach, które mogą się wydarzyć, oraz ciągłym poczuciu bezradności, że bez względu na to, co oni zrobią, i tak nie mają na swoje życie wpływu. Jak mówiłem w jednym z poprzednich filmów, jesteś sumą pięciu osób, z którymi spędzasz największą ilość czasu. Jeżeli spędzasz czas z takim nałogowym pesymistą. To prawdopodobnie ty również masz szansę takim pesymistą się stać. Bo taka postawa pesymistyczna z taką domieszką bezradności bywa bardzo zaraźliwa. I kiedy zarazisz się takim pesymizmem, Zaczniesz wierzyć w to, że nie ma sensu się starać, że nie ma sensu podejmować różnych działań, bo i tak mi się nie uda. Zaczniesz właśnie mówić tak, a to mi się nie uda, to nie ma sensu, szkoda mojego czasu, a ostatecznie dojdziesz do wniosku, że świat jest zły, ludzie są źli i bez względu na to, co robisz, to i tak ci się nie powiedzie. Jest więc to kolejna grupa osób, ci pesymiści. Które nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za swoje życie i za swoje decyzje. A dodatkowo te osoby sprawiają, że my również nie chcemy brać na siebie odpowiedzialności za swoje decyzje, że nie chcemy się wychylać. Bo taki pesymista to jest osoba, która stoi w miejscu, czuje się bezradna, czuje się, że bez względu na to, co zrobi, to i tak nic się nie zmieni i szuka innych osób. Które próbuje przekonać właśnie do tego, żeby przestały się całkowicie starać, żeby tych pesymistów było więcej, żeby wszyscy tkwili w martwym punkcie. Bo tacy pesymiści sami siebie blokują w działaniu, ale uwielbiają też blokować innych w działaniu, wmawiać wszystkim innym, że działanie jakiekolwiek nie ma sensu. To taki nałogowy pesymista ma wokół swojej głowy takie ciemne chmury, które potrafią odebrać nam każdą motywację, potrafią wystać z nas energię, potrafią sprawić, że tak jak nam się chciało coś zrobić, to w tym momencie już widzimy, że nie ma to większego sensu. I warto również wiedzieć, że taki nałogowy pesymista może być niebezpieczny, ponieważ on bardzo często lubi mówić, a nie mówiłem, czyli lubi mieć rację, że świat jest zły i dlatego sam wybiera takie niebezpieczne sytuacje, w które wchodzi, a często zabiera nas ze sobą w te sytuacje. Sytuacje są na tyle niebezpieczne, żeby potwierdzić, że świat jest zły, że ludzie są źli, żeby ten pesymista mógł powiedzieć, a nie mówiłem, a więc sam wpędza siebie i nas. W taką sytuację, która z góry jest skazana na porażkę, i dlatego bardzo trzeba uważać, kiedy jesteśmy w bliskiej relacji z takim nałogowym pesymistą, który szuka tylko okazji do tego, żeby potwierdzić, że naprawdę ten świat jest zły, że ludzie są źli, że wszyscy mogą nas wykorzystać, bo taki pesymista sam wpędza nas i siebie w tą sytuację. Podsumowując. Osób, z jakimi cechami lepiej unikać. Bo jak słuchaliście tych opisów, to pewnie zauważyliście, że pewne cechy tutaj się powtarzają i warto to wyłapać i podsumować. A więc na co zwracać szczególną uwagę? Przede wszystkim warto unikać osób, które wpędzają nas w poczucie winy. To nigdy nie kończy się dobrze, a więc jeżeli ktoś wpędza Cię w poczucie winy, raczej zdystansuj się od tej osoby. Uważaj również na tych, którzy jak Chcesz coś zrobić, to po kontakcie z tymi osobami już ci się odechciewa. Czyli uważaj na osoby, które odbierają ci motywację do działania i chęć ogólnie do robienia czegoś, do zmiany. Uważaj również na ludzi, którzy nie potrafią ugryźć się w język i stale cię krytykują, stale podcinają ci skrzydła, bo nie są to osoby, które dobrze ci życzą. Uważaj też na ludzi, którzy za wszelką cenę chcą twoim kosztem realizować swoje marzenia. Na ludzi, którzy są samolubni i którzy manipulują tobą tylko dla swoich własnych korzyści. A przede wszystkim uważaj na ludzi, którzy nie pozwalają ci być sobą, przy których naprawdę nie potrafisz czuć się sobą, przy których musisz udawać jakąś rolę, która nie jest dla ciebie wygodna. I na koniec zastanów się, zastanów się, czy naprawdę chcesz utrzymywać relacje z osobami, które nie życzą ci dobrze. Bo ja wiem, że trudno jest się odciąć od pewnych osób. Mogą być to osoby, które są ci bliskie, może być to ktoś naprawdę, kogo znasz od bardzo, bardzo dawna. Natomiast zastanów się, czy w momencie, kiedy podtrzymujesz relację z tą osobą, to nie tracisz jakiejś szansy na relację z osobą, która naprawdę by na tą relację zasługiwała. Bo tak to jest. Jeżeli 100% naszego czasu przeznaczamy na osoby i podtrzymywanie relacji z osobami, które nie życzą nam dobrze. To nie mamy czasu i dla siebie, ale nie mamy też czasu dla nowych osób, które mogłyby pojawić się w naszym życiu, ponieważ dla nich nie mamy przestrzeni. Bo czasami jest tak, że zanim otworzysz się na nowe możliwości, na nowe relacje, to musisz uporządkować swoje stare relacje, pewne rzeczy po prostu zakończyć, pewne relacje zakończyć, a dopiero wtedy możesz wejść na nowe, zbudować nowe relacje, poznać nowe osoby.